Dzień dobry, drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. W szóstą niedzielę po Trójcy Świętej, 19 lipca 2020 roku, witam wszystkich bardzo serdecznie, a chcę to uczynić hasłem rozpoczynającego się tygodnia, a są to słowa wyjęte z Księgi proroka Izajasza, gdzie w 43 rozdziale i pierwszym wierszu czytam. Tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś. Kapitalnie brzmią słowa starotestamentowego ewangelisty proroka Izajasza. Jesteśmy z jednej strony tymi słowami zbudowani, dowartościowani, podekscytowani. Ale czy na pewno? No bo przecież rodzi się pytanie, czy słowa proroka dotyczą chrześcijan trzeciego tysiąclecia, czy one dotyczą Ciebie i mnie? Wszak prorok kieruje te słowa do Izraela. On nawet wspomina w tych słowach chwilę, kiedy Bóg zawarł swoje przymierze z Izraelem. Tak. To jest jedna wielka, niepodważalna prawda. I nie pragniemy z nią tutaj polemizować, nawet nie podejmuję się próby polemiki. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że poprzez życie i dzieło Jezusa Chrystusa, poprzez Jego krzyż Golgoty, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, jesteśmy nowym Izraelem. A skoro tak, to i nas dotyczą słowa proroka Izajasza. Nie dajmy się, kochani, zbałamucić wszelkiego rodzaju informacją, że Bóg nie zawarł z nami żadnego przymierza. To nieprawda. Bóg zawarł z nami, z Tobą i ze mną swoje przymierze. To jest przymierze Chrztu Świętego. Wówczas to Bóg przyjął nas do swojej społeczności. Zaliczył nas poczet swoich dzieci, nazwał nas swoim imieniem i powiedział: moim jesteś, jam Cię odkupił, jam Cię pozyskał, nie bój się i nie lękaj się, jestem z Tobą i pójdę z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, ja jestem z Tobą. Zauważ, Bóg nie rzucił swoich słów tylko w naszą stronę, nie rzucił je na wiatr, ale On te słowa skrupulatnie realizuje. Doświadczyłeś tego już nie raz i nie dwa. Doświadczyłeś Jego wsparcia, Jego opieki, Jego wzmocnienia, ukojenia w chwilach trudnych, kłopotliwych, gdy w życiu było ciemno, bardzo ciemno, gdy być może nawet z oczu płynęły łzy bólu, żalu, goryczy, gdy trzeba było poruszać się niemalże po omacku. Kto był Twoją ostoją? Kto był Twoim wzmocnieniem? Człowiek? Nie, On, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który być może stawiał i także człowieka na Twojej drodze życia, aby pomóc postawić pewny, bezpieczny krok. Ale czy zdążyłeś za to wszystko Jezusowi podziękować? Zachęcam Cię. Zrób to dziś w czasie nabożeństwa, czy poprzez swoją prywatną modlitwę. Bogu naprawdę zależy na Tobie i na mnie. Jemu zależy na każdym człowieku, wszak Bóg chce, aby wszyscy ludzie, wszyscy bez wyjątku, byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. On nie chce, aby troski, problemy, kłopoty, przeciwieństwa losu, jakieś niepewności dnia człowieka przybijały, targały nim i zasłaniały to, co najważniejsze, to, co najistotniejsze, Jezusa Chrystusa. Dlatego On, Jezus Chrystus, staje obok Ciebie i obok mnie i szepce do naszych uszu: nie bój się, nie lękaj się, jestem z Tobą. I zdając sobie z tego sprawę, mogę zawołać tutaj wraz z pieśniarzem: jam nigdy nie sam. Tak mi mój Pan przyobiecał, nigdy nie będziesz już sam. Pamiętaj, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Na pewno nikt.
nie bój się, ale z Chrystusem krocz przez życie. Pozostańcie z Bogiem. Życzę błogosławionej, dobrej niedzieli, bliskości Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam, z Bogiem. Do zobaczenia.